Właściwie film nie jest taki stary, ale był nakręcony jako czarno-biały. Państwo zobaczą wersję kolorową, komputerowo pokolorowaną. Troszkę to zmienia zamierzenie reżysera, ale myślę, że to najważniejsze, o co w filmie chodzi, udało się ocalić. Film jest bowiem o rozgrywkach w świecie polityków i pokazuje w sposób brutalny, iż życie polityczne nie ma nic wspólnego z etyką, z uczciwością, z prawością. Przede wszystkim, panie Tomaszu, składam panu gratulacje z tej racji, że jest to absolutna premiera, 21. w naszym programie filmu nieznanego. A ja panu dziękuję, że pan tak skrupulatnie liczy te premiery. Bo jestem dumny z tego i szczęśliwy jako maniak kina. Ale nie chce pan w ten sposób odwrócić uwagi od tego, co powiedziałem. To znaczy, że film ten jest bardzo niewygodny dla polityków, niezależnie od tego, że dotyczy on amerykańskich polityków końca lat 50., ale myślę, że i nasi dzisiejsi polscy politycy, oglądając ten film, będą się czuli nieswojo. Przeciwnie, nawet chciałbym podkreślić usilnie to, co pan powiedział, bo jest to pierwszy film na temat polityki od strony jej mechanizmu, w naszym programie i staje przed nami pytanie, jakie możemy tutaj mieć z niego wartości. Przypomnijmy, o co chodzi, a właściwie powiedzmy, o co chodzi w tym filmie. Prezydent Stanów Zjednoczonych postanawia wybrać sobie swojego najbliższego zastępcę, najbliższego współpracownika, sekretarza stanu. Wybiera spośród wielu senatorów jednego, który mu odpowiada najbardziej i charakterem, i przekonaniami. No, tylko że musi przeprowadzić tę kandydaturę przez Senat. Nie jest to proste, ponieważ opozycja w Senacie próbuje do tego nie dopuścić, nie zważając na fakt, że pan prezydent jest ciężko chory i ta nominacja być może umożliwi w ogóle kierowanie krajem, bo w domyśle wkrótce prezydent może stać się tak chory, że niezdolny do kierowania Stanami Zjednoczonymi. Otóż, panie Tomaszu, trzeba sobie najpierw postawić pytanie. Czym możliwy jest film polityczny? Uczciwy, bezstronny, sprawiedliwy, mówiący całą prawdę. Ja panu wręcz powiem, co ja o tym sądzę. Uważam, że jest to absolutnie niemożliwe i to samo jest zresztą z prasą, mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia, bo od lat jestem dziennikarzem. To się dawniej nazywało samokrytyka, panie Zygmuncie. Bo ja wiem, czy to słowo pasuje, bo... Przeprowadził pan samokrytykę jako dziennikarz. Idzie o to, że nie może być samokrytyki tam, gdzie jest pewna konieczność. Prasa, kino, polityczne musi zawsze służyć jakiemuś interesowi. A więc kłamie. Tak jest. Właściwie jedyny film uczciwy byłby taki, który by pokazywał lajdaków, kombinatorów, oszustów na czele państwa. Przecież ten film tak właśnie pokazuje polityk. No nie bardzo. Pokazuje, że jednak im się nie udało dopchać, że jednak system i jego porządek triumfuje. Więc jedyne pytanie, moim zdaniem, jakie możemy sobie postawić, to czy tendencja filmu jest dla nas coś warta, czy ona służy czemuś słusznemu i czy możemy się czegoś z niej dowiedzieć. I jednak tak, dlatego że powiem panu, jakie ja miałem wrażenie z tego filmu. Przede wszystkim... Teraz czy wtedy, kiedy pan go oglądał po raz pierwszy w 1962 roku? Powiem, że pomimo tych zmian, jakie nastąpiły w tym czasie, to mam ciągle to samo wrażenie. Jest to niewątpliwie obraz polityki amerykańskiej. Więc okazuje się, że tą wielką demokracją rządzą jednak elity, które się kontrolują, które się ścierają między sobą, walczą między sobą, podgryzają się i tak dalej. Którym nie chodzi o interes narodowy. Bo z tego, co pan powiedział, tutaj w ogóle nie padło słowo interesu państwa, a wyłącznie interesu elit. Chwileczkę. Na czym polega interes państwa? Że naród ma wpływ na politykę. Amerykanie wybierają raz na 4 lata prezydenta, to jest ich główny udział polityczny. Widzimy tutaj prezydenta wybranego przez nich, który jest przedstawiony jako człowiek bardzo szlachetny, o czystych rękach, kryształowy, który życzy sobie dobra kraju, ale umiera i kto zostaje jego następcą? Według konstytucji mechanicznie wiceprezydent, którego nikt nie wybierał, proszę pana,
Przecież po roku urzędowania prezydent umiera, a później przez 3 lata rządzi człowiek, na którego nikt nie głosował, który po prostu wynika z rozgrywek politycznych. To z tego filmu widzimy. A co tu jeszcze jest, proszę pana? Że to, z czym się liczą ci politycy, to jest opinia, którą szantażują się wzajemnie. To znaczy, jedna strona twierdzi, że kandydat był kiedyś komunistą, druga... I to właściwie przekreśla jego szanse? Właśnie. Drugi, że był homoseksualistą, to też jest dla niego niszczące. I wszyscy sądzą, wszyscy, łącznie z reżyserem, że to jednak jest przeszkoda w karierze politycznej. Panie Zygmuncie, bo tutaj idzie walka bezpardonowa o zwycięstwo, a w walce bezpardonowej, takiej wolnej Amerykance politycznej, szuka się haka. Jak wiadomo, każdy człowiek, także polityk, ma jakiegoś haka, który można pociągnąć we właściwej chwili po to, żeby osłabić jego działanie, ewentualnie go po prostu skompromitować. I ilustrację tej właśnie sytuacji oglądamy w filmie, gdzie gdy walka już przechodzi do ostatniego stadium i rzeczywiście musi się polać krew, wtedy dwie przeciwne strony sięgają po argumenty najwstrętniejsze, ale najefektywniejsze w walce. Więc właśnie o to chodzi. Ja sobie pozwolę ocenić wartość tego haka. Można przecież być homoseksualistą i być znakomitym politykiem. Ten bohater nawet nie jest. On miał jakąś przeszłość taką z czasów młodości. Jakiś epizod homoseksualny tak. W wojsku. Znowu ten właśnie główny, którego gra Henry Fonda, też tam interesował się kiedyś komunistami w przeszłości, co nie przeszkadza, że to dzisiaj może być bardzo pożyteczny człowiek w służbie właśnie Stanów Zjednoczonych. Wie pan, że według takiej zasady to kandydatem bezspornym byłby Adolf Hitler. Proszę pana, żołnierz, który walczył dzielnie, otrzymał krzyż. Jarosz, wyłącznie rzeczy wegetariańskie, nie pije, nie pali, wstrzemięźliwie seksualny, bez zarzutu. Dobrze, ale dlaczego... I nie komunista. To... Właśnie mógłby być wybrany prezydentem według takiej zasady. Więc jest coś jednak absurdalnego w tej całej polityce i ten film jednak to pokazuje. Uważam, że dla nas jest to jego wartość jako pewna wskazówka. Bo jednak co decyduje o wartości polityka? Jego poglądy, jego idee, jego program. O czym ciekawa rzecz tutaj prawie się nie mówi. Tylko się mówi, że homoseksualista był tak kiedyś, a ty znowu tam kiedyś uczęszczałeś 20 Panie lat Zygmuncie, temu do jaszczejki. Panie się nawet tego nie mówi, to się daje, wystarczy, że się da do zrozumienia i szantaż już się odbywa. Ale myślę, że nie powinniśmy zbyt wiele treści tego filmu odsłaniać w tej chwili, ponieważ film jest, proszę państwa, długi, rozkręca się wolno, ale gwarantuję, że z każdą minutą zainteresowanie państwa wzrośnie. Po prostu trzeba dostać się na spiralę tej intrygi. Intryga jest niebywała i kończy się niezwykłym wprost zwieńczeniem emocjonalnym. To już nastąpi po północy, ale warto dotrwać do tego momentu. Wie pan, ten film nawet w kinie amerykańskim jest wyjątkiem ze względu na niewątpliwą pasję dramatyczną i na ograniczenie, które wydaje się, że jest kontrastem, może przeszkadzać. Wszystko to się odbywa w gruncie rzeczy w tych kuluarach, w tych zakątkach, w tych salach Senatu amerykańskiego. Tłum postaci występuje, tutaj krytycy wyliczyli, że jest ich 61. I tłum aktorów, panie Zygmuncie. Myślę, że warto, abyśmy zwrócili uwagę na tych odtwórców głównych ról, bo są one również wyjątkowymi osiągnięciami. No i trzeba powiedzieć coś o reżyserze Premingierze. Ja tutaj mam jego zdjęcie. On miał taką samą manię jak nieboszczyk Hitchcock, żeby w każdym filmie pokazać się na chwilę i tutaj mogą państwo tą jego łysogłowę zobaczyć na ułamek sekundy. Z autobusu. Właśnie. A wśród aktorów Henry Fonda, Charles Laughton, ostatnia jego rola. Tak, rzeczywiście. Tak. I to są role powściągliwe, nieefektowne i nieefekciarskie, ale pokazujące to ten doskonały warsztat aktorski amerykańskiego kina, o którym dziś się zapomina, bo często myślimy o filmie amerykańskim poprzez Hollywood i poprzez gwiazdorstwo. Tymczasem tutaj możemy obejrzeć aktorów przede wszystkim legitymujących się niebywale doskonałym warsztatem aktorskim. Wie pan, moja znajoma mówiła, że wtedy jej się film podoba, wtedy go wciąga, kiedy ona się niepokoi, siedzi na brzeszku krzesła na temat losu
postaci, co się z nimi stanie. Co właśnie tak rozwój charakteru, co właśnie ci aktorzy, mistrzowie potrafią pokazać. Niestety nasi nie mają tej właściwości, wie pan, nawet znakomici nasi aktorzy. Ja po 5 minutach już wszystko wiem o postaci, wszystko wykrzyczane, mogę iść na piwo. Może nawet człowiek powinien być wdzięczny, ile to czasu się zaoszczędzi. Czego nie można powiedzieć o filmie Za radą i zgodą Senatu od Otto Preminger'a, na który państwa serdecznie zapraszamy, bo tutaj napięcie rośnie i także rośnie, myślę, spirala niebezpieczeństwa. Niech państwa nie zwiedzie taktyka, którą może będzie można obserwować na początku filmu. Film kończy się niestety trupami.